W naszym studiu Tomek Lipiński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami płyta z muzyką do filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei, w reżyserii Andrzeja Wajdy. Widział pan film? Jeszcze nie, właśnie jakimś dziwnym i niezrozumiałym do końca dla mnie trafem. Zdaje się, że żaden z muzyków, twórców tej muzyki, która znalazła się w filmie, nie został zaproszony na żaden pokaz, więc... Nie, żebym się żalił, ale trochę to jest no, dziwny obyczaj. A jak wyglądało przygotowanie tej płyty? Przygotowanie wyglądało właściwie bardzo nieartystycznie, bo firma, która produkowała muzykę do tego filmu, organizowała to, zwróciła się, było negocjowanie umów, podpisywanie umów. Czyli tak bardzo prozaicznie i współcześnie. Bardzo, bardzo, bardzo. To teraz porozmawiajmy o tych czasach, które film przedstawia, czyli lata 80. I to jest tak naprawdę muzyka, która znalazła się na tej ścieżce dźwiękowej, bo to z jednej strony powiem, że jest muzyka ilustracyjna Pawła Mykietyna, znakomitego kompozytora, który zajmuje się na co dzień muzyką poważną, ale też czasami do muzyki filmowej sięga, bo już współpracował z Andrzejem Wajdą przy filmie Tatarak. No, ale przede wszystkim to są kompozycje, które określały tamten czas i kiedy tak naprawdę sięga się do tej płyty i kiedy słucha się tych kompozycji, które znalazły się, tych utworów, które znalazły się na płycie, na ścieżce dźwiękowej do filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei, to jest kronika historyczna, która jest właśnie zamknięta w takiej małej formie, jaką była ta piosenka. Tak, tak. I myślę, że dobrze się stało. Znaczy już oczywiście pomijając mój partykularny interes w tym, ale rzeczywiście jest tak, że muzyka ma tę magiczną zdolność kodowania pewnych nastrojów w taki niewytłumaczalny sposób, wywoływania ich wtedy, kiedy się jej słucha. No każdy z nas zna to ze swojego własnego życia, a im dłużej żyje, tym jest to wyraźniejsze, że kiedy słucha się muzyki, której słuchało się kiedyś w jakichś okolicznościach, w jakimś nastroju, to ten nastrój wraca właśnie w taki bardzo magiczny i niewytłumaczalny i niepojęty sposób. Także myślę, że to jest bardzo fajny zabieg, ponieważ oprócz faktów, czy wizji tych faktów wynikającej ze scenariusza i z tego, jak Andrzej Wajda ten film nakręcił, mamy też dźwięki, które są właśnie takim kodowaniem, takim zapisem tamtej epoki, o której zresztą coraz trudniej, mnie przynajmniej coraz trudniej rozmawiać, dlatego tak teraz siedziałem tutaj. No właśnie, bo to jest tak, mamy rok 2013, młodzi ludzie, którzy osiągają pełnoletność w tym roku. Wyrosło już całe pokolenie, które tych czasów nie pamięta. No ponad pokolenie nawet. Ludzie dorośli, 18-letni, którzy kończą 18 lat w tym roku, stają się dojrzałymi, dorosłymi obywatelami Polski. Urodzili się w roku 1995, a więc co najmniej 10 albo ponad 10 lat nawet po wydarzeniach, które ten film opisuje. I jak ja porównam to ze swoim własnym życiem, ja się urodziłem 10 lat po zakończeniu wojny i chociaż ślady tej wojny były ciągle widoczne, pamiętam i ruiny i tak dalej, to jednak była to zupełnie inna epoka i my dzisiaj też żyjemy w tak zupełnie innym świecie i tak niewiele właściwie rzeczy nas dziś może nie tyle łączy, ile trudno jest znaleźć, żyjąc w dzisiejszym świecie, zwłaszcza jeśli się tamtego świata nie pamięta, myślę, że bardzo trudno jest go sobie wyobrazić i w związku z tym też trudno jest o nim opowiadać ludziom, którzy tego nie pamiętają, bo natychmiast mi się przypominają opowieści o które ja jako młody człowiek słyszałem o na przykład II wojnie światowej. Czyli tak naprawdę to już staje się zupełnie niezrozumiałe. Tak. No, ale właśnie dzięki temu, że powstają filmy, że dzisiaj mamy taką możliwość, żeby tamtą historię i tamte czasy właśnie przypominać, tak się dzieje. A muzyka, no ale jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy te czasy pamiętają, którzy te czasy przeżyli, którzy te czasy mają doskonale zapisane w pamięci. A mogą muzyka opowiedzieć.
A muzyka jest takim, i wtedy była chyba takim zjawiskiem wykraczającym poza muzykę. Dzisiaj muzyka jest muzyką, natomiast wtedy to było zjawisko społeczne. To było zjawisko społeczne też z tego względu, że jak ja na przykład zaczynałem tak zwaną karierę w roku 1979, czyli jeszcze jak był u schyłku tej epoki Gierka, i muszę powiedzieć, że większość z moich kolegów, którzy zaczynali wówczas grać albo chwilę później, robiło to wyłącznie z potrzeby serca, ponieważ wówczas nie można sobie nawet było wyobrazić jakiejś drogi kariery, tego co dzisiaj nazywamy drogą kariery. To znaczy, to jest jeden z tych elementów właśnie, który sprawia, że trudno sobie tamten czas wyobrazić, bo dzisiaj, kiedy ktoś zabiera się za granie muzyki na przykład, młody człowiek, to planuje ścieżkę kariery. To planuje jakąś tam ścieżkę kariery. Gdzieś to widzi w kontekście całego swojego życia, które jest mniej lub bardziej wyobrażalne, przewidywalne i tak dalej. Wówczas było ewidentne, że przyszłość jest nieprzewidywalna i nieznana, i zresztą wydarzenia to potwierdziły, więc myśmy się zajmowali tą muzyką dlatego, że mieliśmy taką potrzebę i nie mieliśmy też lepszego pomysłu często na życie. Więc paradoksalnie takie były te powody. A też trzeba pamiętać, że ten krótki epizod solidarnościowy, półtoraroczny, niespełna, na przełomie dekady lat 70. 80. zakończył się stanem wojennym i epoką, która była potwornie mroczna, ciemna i która tym bardziej młodym ludziom nie otwierała jakichś perspektyw życiowych, więc muzyka była dla całego pokolenia ludzi dorastających w latach 80., czyli trochę młodszych już ode mnie, właściwie jedynym światem, który mógł być ich światem. Bo ten świat polityki i świat w ogóle jakby ludzi dorosłych, ten świat zastany taki był nie ich. I to była muzyka buntu, muzyka, która wyrażała to, co rzeczywiście młodzi ludzie wtedy myśleli. Muzyka buntu i wolności też, bo wolność jest bardzo takim, muszę powiedzieć, tym takim przewijającym się tutaj, właśnie, kiedy z wolnością jest w kontekście tej płyty o tym porozmawiamy. Tak, z wolnością jest tak wtedy, kiedy tej wolności nie ma, to ona jest bardzo wyraźna, tak? Przez to, że jej nie ma. Wtedy, kiedy wolność jest, to ona zaczyna się rozmywać. To jest taki paradoks wolności. Ja zresztą wolę używać terminu kontestacja niż terminu bunt, ponieważ bunt jest na ogół bardzo spektakularny i głośny, ale także krótkotrwały i nie przynosi właściwie jakichś większych efektów poza wspomnieniami. Natomiast inteligentna kontestacja sytuacji zastanej może prowadzić do jakichś konstruktywnych działań. Słuchajmy teraz, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To jest piosenka Tiltu, która znalazła się właśnie na ścieżce dźwiękowej do filmu Wałęsa, Człowiek z nadziei. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Z którego roku to piosenka? To jest Tomek chyba Lipiński, 87. Jakoś tak. Tak mi się wydaje, tak. Bo to jest piosenka, którą napisałem pod wpływem wizyty w Moskwie, a już rządził Gorbaczow wtedy. Już była pierestrojka. I była ta nadzieja. No, nadzieja była wyrażona przez pewnego starszego pana, który w głównym uniwiermagu w domu towarowym vis-a-vis Kremla właśnie tak patrzył z takim już dystansem człowieka wiele widzącego w swoim życiu, który już wiele zobaczył w swoim życiu na tłum kobiet radzieckich, które tłoczyły się w tym sklepie i tak stał, kiwał głową i mówił: dziełuszki, jeszcze budziet prekrasny, jeszcze budziet normalny. I stąd właśnie wzięła się ta piosenka? Tak, 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 tak. Także to właśnie piosenka o Moskwie tak naprawdę. No ale jakże uniwersalna. No zwłaszcza w odniesieniu do tamtych czasów. Tak. To byliśmy piosenka, zdecydowanie w odbicie wpływów Moskwy. Piosenka z 87 roku. Zdaje, tak. Nie było łatwo chyba w tych czasach być muzykiem i wyróżniać się w tym świecie, gdzie wszyscy mieli być tacy sami.
No dzisiaj też nie jest łatwo być muzykiem i wyróżniać się w świecie, w którym wszyscy się chcą wyróżniać. To teraz jest łatwiej, czy trudniej, czy wtedy powiedzieć. Było? Pod pewnymi względami teraz jest łatwiej, pod innymi względami wówczas było łatwiej. Koniec końców nie ma przecież recepty na sukces. Zwłaszcza w muzyce czy w sztuce, co jest zawsze wypadkowa bardzo wielu elementów. I tak jak mówię, no wtedy było łatwiej pod tymi względami, że był mniejszy tłok i na szarym tle łatwiej się wyróżnić. Teraz z kolei jest łatwiej dlatego, że jest choćby internet, jest możliwość dotarcia do ludzi ze swoimi propozycjami, jest także... Można sobie instrumenty kupić, sprzęt i tak dalej. No, i można zaplanować ścieżkę kariery. Można zaplanować z jakąś tam przynajmniej większą dozą prawdopodobieństwa ścieżkę kariery na pewno. No to w takim razie porozmawiajmy o tej współczesności, bo Tomek Lipiński i Tilt w trasie koncertowej. No właśnie. Całkiem to, współcześnie. Tak. To jest też, mówiłem o tym, że trochę ciężko mi o tamtych czasach rozmawiać, a jednym z powodów, dla którego tak jest, jest też to, że no, siłą rzeczy poprzez wspomnienia, czy poprzez zaproszenie do wspominania tamtych czasów bywam wtłaczany w przeszłość i kosztem teraźniejszości, a no, tak się dzieje, że ciągle jestem jednak artystą żywym i funkcjonującym, aktywnym, i działającym. Na scenie aktywnym, muzycznej. Tak. No właśnie, no to może rzeczywiście, powiedzmy, co czeka, się dzieje. Czeka mnie seria koncertów w tej chwili. Ja myślę, że w kontekście tej naszej rozmowy dzisiejszej i tej okazji do spotkania, to takim symbolicznym jest koncert 9 listopada w Gdańsku, to na terenie to Stoczni Gdańskiej. Tak, tam powstał klub, zdaje się, że bardzo profesjonalnie przygotowany przez Arka Chronowskiego z Sopotu. No i to już połączenie zdecydowane tego, co było z... No w jakimś sensie tak, ale klub, zdaje się, z tego co wiem, bo nie byłem tam, jest bardzo, bardzo nowoczesny. Ale rzeczywiście tak, za tydzień w piątek gramy w Jarocinie i czeka nas jeszcze kilka innych koncertów. Tutaj pozostaje mi odesłać i zaprosić słuchaczy do stron na Facebooku, albo Tomek Lipiński i Tilt, albo Tomek Lipiński. Tam są dwie strony takie, jedna moja prywatna, na którą zapraszam przyjaciół, i druga publiczna, na którą zapraszam wszystkich. I tam są wszystkie informacje o niezbędne informacje. Tak. Koncerty, to do końca tego roku. No a będzie płyta? Płyta będzie też, tak. I nad płytą pracujemy w tej chwili. Płyta ukaże się w pierwszej połowie przyszłego roku. Mam takie marzenie, żeby się ukazała 3 marca, albo 2 albo 3 marca, czyli wtedy, kiedy zaczyna się nowy rok księżycowy. Może nam się uda zdążyć. Płyta będzie sygnowana moim imieniem i nazwiskiem, już nie nazwą zespołu, bo doszedłem do wniosku, że w wieku lat 58 właściwie mogę już całkowicie pracować na swoje własne nazwisko. I ukazała się też płyta, o czym chciałbym wspomnieć, zespołu, z którym właśnie w drugiej połowie lat 80. przez półtora chyba roku współpracowałem. To było trio z Jarkiem Szlagowskim, perkusistą, i basistą Marcinem Ciempielem. Nazywało się Fotones. Myśmy nagrali wówczas płytę, która ukazała się na winylu, i właśnie polskie nagrania wznowiły ją na kompakcie. Także też taka wycieczka w przeszłość. Jaka będzie ta płyta wydana w przyszłym roku pod nazwiskiem Tomek Lipiński? No, zaintrygował mnie ta data i konotacja tej daty. No, tak fajnie zaczynać z nowym rokiem. No, nowy rok słoneczny jest właściwie arbitralny. Nowy rok księżycowy jest trochę bardziej podporządkowany kosmosowi. A jaka ta płyta będzie? No ona powstaje w tej chwili. Na pewno brzmieniowo będzie bardziej oparta na moich gitarach w stosunku do tego, co robiłem ostatnio. Tam będą też klawisze, będą też różne instrumenty, ale przede wszystkim będzie dużo moich gitar. Pracujemy nad tą płytą przede wszystkim w takim składzie trzyosobowym, razem z Karolem Ludewem na perkusji i Piotrkiem Leniewiczem na basie. To jest sekcja rytmiczna, której macierzystym zespołem jest Semantic Punk, czyli zupełnie inna muzyka, coś bardzo progresywnego i awangardowego.
Będą to z pewnością piosenki, ale właśnie z jakimś takim też dziwnym, nawet nie wiem jak to określić, no, sekcja gra dziwnie, także będą to piosenki trochę dziwnie zagrane, z dużą ilością gitar, z bogatym, grubym takim brzmieniem gitarowym, ale też korzeniami tkwiących gdzieś w różnych rodzajach muzyki, jakiej słuchałem w życiu, więc myślę, że będzie tam i trochę rocka psychedelicznego końca lat 60. i trochę może też wcześniejszego rocka brytyjskiego z połowy lat 60., z pierwszej połowy, trochę etnicznej muzyki i latynoskiej, i afrykańskiej. No ale muzyki zawsze lepiej słuchać niż o niej opowiadać, więc pierwsze takie jaskółki tej nowej płyty będzie można już słyszeć na tych jesiennych koncertach, także zapraszam bardzo. 25 serdecznie. Października w Jarocinie, no a potem odsyłamy już do strony, tam kolejne daty koncertów, miejsca, gdzie pojawi się Tomek Lipiński. I wszystko na Facebooku. Wszystko na Facebooku. Proszę Państwa, no a my sięgamy do tej płyty jeszcze i na koniec Centrala Brygady Kryzys. Tak, no. Który to rok? No to jest piosenka wcześniejsza, tak. To jest piosenka, którą wymyśliłem w 81, tak. Stan wojenny był 81 w grudniu, tak. Na jesieni 80, czy latem właściwie 81 roku. W bardzo gorącym okresie, kiedy w Warszawie właściwie bez przerwy były jakieś zadymy, demonstracje, ZOMO jeździło cały czas, blokowało ulice, trzeba się było przedzierać. Piosenka też właściwie, często jestem namawiany do rozkodowania tej piosenki o dziwnym trochę tekście, ale staram się opierać tym prośbom i pozostawmy tę piosenkę taką, jaka ona jest i nie zastanawiajmy się nad tym, o czym ona jest, tylko spróbujmy poczuć atmosferę tamtego czasu. To był czas tego tak zwanego karnawału Solidarności, czyli półtora roku pomiędzy powstaniem Solidarności, a ówczesnej Solidarności, a stanem wojennym, kiedy na przykład moje pokolenie po raz pierwszy poczuło się w Polsce jak we własnym kraju. To Brygada Kryzys i Centrala. Na zakończenie ja powiem tylko, że mamy dla Państwa te płyty z autografem Tomka Lipińskiego. No i wobec tego czekamy na tę nową płytę i zapraszamy do muzycznej jedynki, jak będzie gotowa. A teraz to jest świadectwo historii w piosence Zamknięte, Brygada Kryzys i Centrala. Tomek Lipiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.